W tym odcinku chciałem opowiedzieć, jak naprawić zasilacz antenowy, znajdujący się przy telewizorze, który jest używany, jeżeli mamy antenę do odbioru naziemnej telewizji. Ostatnio odbyłem ciekawą rozmowę z fachowcem, z firmą, która się zajmuje właśnie Naprawą telewizorów, dystrybucją różnych części, anten, zajmujących się montażem instalacji telewizyjnych właśnie w nowych budynkach. I tutaj przejdę do tego, co się przede wszystkim tutaj psuje. Właśnie to jest bardzo ciekawy temat, ponieważ tutaj w tej wtyczce, gdzie montujemy antenę, mamy tylko um, taki kondensatorek i małą cewkę. Widzimy go tam ukrytego trochę. Ja spróbuję to powiększyć i przybliżyć. Kondensatorek jest z numerkiem 101. Cewkę widzimy, i tutaj złącza i ten przewód od zaślania. Na tych przewodach czarnych od zaślania powinno być 12V napięcia stałego, i nigdy jeszcze mi się nie zdarzyło, jak wymieniałem kilka takich zaślaczy już w swoim życiu, w różnych budynkach, w różnych mieszkaniach, żeby tutaj nie było tego 12V, czyli, czyli co chciałem powiedzieć. Czyli to napięcie tutaj zawsze jest. Nam, miernik nam pokazuje 12 V prądu stałego, więc dlaczego tak prosta konstrukcja miałaby nie działać, skoro tu jest tylko cewka i kondensator? No niestety yy, przyczyn, yy, przyczyna usterki jest gdzie indziej, najczęściej nie tutaj, yy, nie tutaj, najczęściej tylko w tym zasilaczu. Niezależnie, czy to będzie zasilacz, Impulsowy, tak jak ten. Czy zasilacz transformatorowy? To, to jest w nich kondensator. Kondensator, który wyrównuje napięcie. Tutaj się znajdują w dolnej części przy tych czarnych przewodach dwóch. Po lewej i po prawej. Tutaj akurat mają pojemność 220 mikrofaradów i 16 V i użycie tych kondensatorów czyli powiedzmy to sobie działa codziennie używamy telewizję to jest włączone do kontaktu i ten, y, te kondensatory się po prostu zużywają zużywają się i przyczyną niedziałania tego y, tego całego obwodu, cał, całego tego zasilacza antenowego jest to, że Częstotliwość tą impulsową, częstotliwość tą sieci w przypadku zasilacza transformatorowego, te zakłócenia z tego zasilania przenikają do tego przewodu, który następnie idzie tutaj. I tak mi ten pan powiedział, który się zajmuje w tej firmie właśnie tymi sieciami. Że te zakłócenia z zasilania, mimo iż szczumiernik pokazuje 12V, prawidłowo tak tu jest na wtyczce napisane, że ma być plus 12V, to te zakłócenia przechodzą i się mieszają z tym sygnałem antenowym, przez co telewizor nie potrafi później tego oddzielić i poprawnie nie działa to po prostu poprawnie. Nie ma kanałów albo jeden dzień, dwa dni. Działają niektóre kanały, w inne dni w ogóle tych kanałów y, nie ma, albo są dwa, trzy, tylko jakieś zagraniczne, a w ogóle tych podstawowych nie ma. Jak to naprawić? No przede wszystkim te dwa kondensatory przy tym przewodzie, przy napięciu y, tym 12 V filtrowanym, trzeba je wymienić. Mogą być na trochę wyższej, wyższe napięcie, ale ważne, żeby pojemność nie była niższa niż oryginalnie tu zastosowanych je trzeba wymienić sprawdzić czy to będzie działało jeżeli nie wymienić pozostałe kondensatory na odpowiednie wartość najlepiej abyśmy je mieli wszystkie i wszystkie pięć tutaj tych elektrolitycznych wymienili no i to nam powinno rozwiązać problem oczywiście wymieniamy to na wyłączonym zasilaniu, na tym jak odłączymy tą wtyczkę od telewizora, od anteny, żeby żadnym przepięciem, żadnym, żadnymi zakłóceniami niczego nie uszkodzić, zwrócić też musimy uwagę na ten pasek na kondensatorze. To jest minus. On musi być tak samo po lewej stronie, czyli tak samo wlutowany jak ten poprzedni. No, i to w większości przypadków y, ratuje sytuację i działa, i to po prostu działa później. Wszystko w tym odcinku chciałem się podzielić taką ciekawostką, ponieważ nigdy na to nie zwracałem uwagi, że takie zakłócenia mogą przechodzić. Dopiero ten y, miły pan y, z tej firmy uświadomił mnie, jak to dokładnie przy pomiarach oscyloskopem i tak dalej wygląda. Dziękuję za obejrzenie. Myślę, że skorzystacie może z tego odcinka i do usłyszenia w kolejnych. Cześć.